To tutaj pielgrzymów duchowych pozdrawiamy. Bardzo ładnie. Od razu tutaj. Pytanie do księdza kierownika prowadzącego. Który raz na pielgrzymce? Trzeci. Trzeci jako kierownik. A no to nie wiem ile. A pielgrzym, jako pielgrzym. Musiałbym policzyć, ale 15, 16? 15 i 16, tak? Jakoś tak mniej więcej. No, w 2005 roku był pierwszy raz. 2005? Piątym. To ile ksiądz miał lat? 15. Ale jako kierownik pielgrzymki to jest debiut. To koni nie pierwszy raz i cały czas koni nie raz. Chodziłem wcześniej z Włocławkiem, a 3 lata temu się pojawiłem w Koninie i od tej pory jestem w Koninie. Jako kierowcy. Jako kierownik. No. I teraz pytanie takie zasadnicze. Po co pielgrzymować, dlaczego pielgrzymujemy i jaki jest sens pielgrzymowania? Nie są łatwe pytania i pewnie nie da się na szybko na nie odpowiedzieć, ale pierwsze to nasza tradycja, która jest bardzo bogata duchowo i trzeba ją pielęgnować, bo ona jest dla nas potrzebna. A po drugie mamy intencje swoje, którymi idziemy. Każdy z nas gdzieś nosi intencje. Sanktuarium na Jasnej Górze jest dla nas chyba w Polsce największym sanktuarium, najważniejszym przynajmniej. Stąd przed cudowny obraz idziemy i jako wierzący ludzie idziemy prosić w różnych intencjach. Albo dziękować, bo też można, przecież musimy tylko prosić, nie? No, a sens jest ogromny, no, bo w pokucie, we wspólnocie, mniejszej czy większej, w jakimś tam bólu i tak dalej, człowiek wartościuje swoje potrzeby, priorytety, pewne rzeczy. I to jest dla nas bardzo bogate doświadczenie, nazwijmy to, nie? Dla wszystkich. Mniej lub bardziej. Czy ktoś w służbie jakiejś tam, nie wiem, kierowca, nie kierowca. To są wszystko miejsca, w których jesteśmy we wspólnocie i w modlitwie. Dlatego to jest tak ważne. No. Dziękuję. A kogo jeszcze pozdrawiamy? Pozdrawiamy wszystkie inne grupy pielgrzymkowe. Z Ocławka, z Turku. Te, które pójdą kiedyś z Duńska, Woda, Sieradz. I wszystkich pielgrzymów. Albo szczególnie tych, którzy nie mogą w tym roku pielgrzymować. O. A łączą się z nami duchowo. No tak, tak, na pewno. Mamy skrzynkę z intencjami. Właśnie, wziął ktoś? Mamy skrzynkę z intencjami. Się modlimy. I niesiemy ją. Tak jest. Nie? I o wszystkich pamiętamy. Oczywiście. Bóg zapłać za rozmowę. No, Bóg zapłać. Karolus. Panu gdzie? No nie. Robić, nie pewnie. Thank you.
Oh,
nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniżmi jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych. Albowiem powiadam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada 100 owiec i zawołka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Nie możemy się bać mówić o Jezusie Chrystusie, nawet jeśli jest to dla mnie trudne. Nie możemy się bać i powinniśmy się bać świadczyć o Jezusie Chrystusie. Nawet jeśli to jest nienaturalne w moim środowisku. Nie powinniśmy się bać mówić o doświadczeniu Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Nawet jeśli wydaje ci się, że ono jakby nie jest w ogóle zwyczajne. Każda relacja z Bogiem jest nadzwyczajna. Jeśli ją czytasz w swoim życiu i się jej trzymasz. Nie powinniśmy się bać świadczyć o Jezusie Chrystusie w miejscach, które przyzwyczajają się do tego, żeby podążać raczej za światem niż za Bogiem. Bo przecież jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Bo przecież jesteś tak jak w tym fragmencie Ewangelii, w jakiś sposób jak ta zagubiona owca. Kiedyś byłem, zresztą się odmieniał też, bo na rekolekcjach w Łodzi, nie wiem czy to są, bo na tych rekolekcjach kardynała Tagle wtedy, nie? Ale już odmieniał. Kardynał Tagle, no, charyzmatyczny kapłan, ja zresztą chciałbym powiedzieć, że został. On między innymi kiedyś miał konferencję, akurat nie na tych rekolekcjach, ale miał konferencję młodzieży, na Światowych Dniach Młodzieży o tej owcy zagubionej. Bo przecież kto tam za pasta, że nie szukać jednej owcy, jak ma 99, nie? To tak, ja zgubił się ten pierwszy, to z tych 99, jeden tylko ze 100 do 1 do tej owcy. Nie, dlaczego? Bo ty jesteś moim dzieckiem. Jesteś moją owcą. To tak jakbyśmy wolali jednego pielgrzyma, to byśmy mówili, nie. Ty jesteś moim pielgrzymem. Jesteśmy we wspólnocie. Jesteśmy w rodzinie. Jezus Chrystus zawsze będzie szukał najbardziej pogubionych. I powiem więcej, ten lęk, który byśmy próbowali, czy powinniśmy próbować w swoim życiu odrzucić, dzisiaj w sposób szczególny jest bardzo potrzebny, nie do tego, żeby głaskać się w naszych wspólnotach ułożonych, przepięknych, cudownych w Kościele. Tylko po to, żebyśmy mieli odwagę wyjść z Kościoła i poszukać pogubionych ludzi, których nie ma, których brakuje. Przecież ile mówimy już i słyszymy o tym, że nie ma ludzi w Kościele? Młodych, starszych, nie wiem kogo jeszcze. Dziś już jest taki czas, kiedy ja i ty jesteśmy powołani do tego, żeby szukać nie tych, którzy nam dadzą na tacy albo na ręku czy draża, ale tych, którzy nie poznali Boga. Którzy nie pokochali Boga. Albo inaczej, którzy nie doświadczyli Jezusa, Jego miłości. Jesteś powołany i Jezus Chrystus w jakiś sposób mówi tak, żeby ciebie stał się jak dziecko, żeby miał odwagę pójść i szukać tych ludzi, którzy się śmieją, jak mówią o Bogu. Którzy się śmieją, jak mówisz o prawie Bożym, o Ewangelii, o czystości, o wierności, o prawdziwym służebnym kapłaństwie, o małżeństwie, dobropowiedzeniu. Jesteś również powołany do tego, żeby szukać zagubionych, a nie do tego, żeby siedzieć wygodnie w ławce. Więc
wędeczkę z odziakiem. Nie widzę. Jest wiele rzeczy, których można pokazać Jezusa człowiekowi. Ale przede wszystkim do tego potrzeba ofiary z siebie. Poświęcenia siebie, swojego czasu, swojej wygody. A może po prostu poświęcenia tego, co dla ciebie dzisiaj jest ważne, jest przemijające i nie dające życia wiecznego. Ale po prostu wygody. Bądź odważny, człowiekiem, chrześcijaninem. Bądź tak odważny, jak małe dziecko, które nawet jeśli grozi mu wielkie niebezpieczeństwo, idzie, żeby sprawdzić, żeby poszukać. Nawet jak stanie się coś złego, to Jezus Chrystus jest z nami wszędzie. Zwłaszcza w tych najmniejszych, czasem dla nas ogromnie trudnych do przeskoczenia sytuacji. Gdy tak pogrzebujemy w swoim życiu, myślę, że wielu z nas by dogrzebało się do jakiejś jednej rzeczy, która wydaje się drobna, ale tak mocno się do niej przywiązaliśmy, że nie chcemy jej puścić. To wiele rzeczy, dobrze wiecie, pieniądze, nie wiem co, praca, która mnie niszczy na przykład, ale się trzymam, nie wiem właśnie dlaczego. Jest wiele takich sytuacji, relacje, które są chore, nic nie dające, ale tylko po to, żeby było mi wygodnie w jakiś sposób. Mnóstwo jest takich rzeczy, drobnych, niewartościowych, ale których się trzymamy. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj szczególnie na tej Eucharystii modlili się o to, żebyśmy po prostu przestali się bać siebie samych. Przestali się bać. Jakbyśmy tak zawzięli się i w końcu ten lęk, chociaż najdrobniejszy na początku, leżał odrzucili, to byśmy na nowo w jakiś sposób w naszych sercach poczuli tą moc Bożą, która nas prowadzi i która jest w stanie zmienić nasze życie, absolutnie. Tylko do tego jest potrzebna Twoja, moja wola i łaska Pana Boga, która z nami jest.
zobaczycie na tej sesji, to są sceny przedstawiające życie świętego Franciszka Antoniego od początku, jak również dział prawie franciszkański pod najpierw kanonikiem regularnym laterańskim. W 1195 roku się urodził i jego wystąpienie do franciszkanów, droga 36 lat życia ziemskiego, przedstawiony jest w tych scenach na końcu po prawej stronie, pod którym już jego odejście. Po prawej stronie, w pierwszym ołtarzu są relikwie świętego Antoniego z Padwy, które pozyskaliśmy z Padwy na 50-lecie konsekracji tego kościoła. Bo ten kościół ma 63 lata od konsekracji, tyle ile ja mam w 57 roku. Ja się urodziłem i w 57 roku ten kościół był konsekrowany. Jest jednym z najładniejszych kościołów, zaprojektował go pan Stanisław Pospieszalski, ojciec słynnej muzyki mojej rodziny, pana Janka Pospieszalskiego, którego może lubicie programy oglądać i całej rodziny muzykującej. No i mieszkańców Częstochowy zaprojektował sporo kościołów w naszej miejscu. To był po wojnie wybudowany kościół. Kiedy ksiądz proboszcz rozpoczął budowę tego kościoła w 1948, kilka miesięcy po tym były wyciągnięte tylko mury, pół wieży. Został aresztowany, bo w kazaniach wspomniał o aresztowaniach księży. Parafianie donieśli do Urzędu Bezpieczeństwa. Został aresztowany, wielu nie przesłuchiwany, w Sieradzu osądzony i we Wronkach 4 lata odsiedział w politycznym więzieniu za usiłowanie obalenia przemocą ustroju socjalistycznego. Wrócił po 4 latach i dokończył budowę tego kościoła. W 57 roku konsekracja, w 90 poszedł do Sosnowca, tam budował następny kościół w Sosnowcu. To taka właśnie warta posadzie, jak będziecie wychodzić z kościoła, pod samym górem, po lewej stronie witrażu, tam właśnie przedstawiony jest ksiądz Zybiancy, budowniczy naszego kościoła, a witraże przedstawiają postaci świętych polskich. Na końcu był kapłan częstochowskiej wiecy i męczenników obozu koncentracyjnych, po lewej stronie pod górem dwa pierwsze witraże. Tak, tutaj mamy świętego Wojciecha Stanisława, jest Jan Paweł II, którego witraż został zrobiony jeszcze za życia. Bo pytają się za mojego delegusza, biskupa Stanisława Nowaka, czy mogę umieścić papieża po uroczeństwie tysiąclecia męczeńskiej śmierci Wojciecha, bo papież był dwa razy wtedy w Polsce, 97-99. Ksiądz biskup Nowak popatrzył na mnie, przecież on i tak będzie święty. No i najpierw było Jan Paweł II, później jak był błogosławiony, to nie zmienialiśmy tabliczki i czekamy na beatyfikację, na kanonizację i tylko zmieniliśmy święty Jan Paweł II. Mamy naszego świętego witrażu. Święta Faustyna Kowalska, święty Antoni, święta Jadwiga, Karolina Kuska, święty Stanisław Kostka, to są nasi święci polscy. Także to jest jedna z ładniejszych świąt, jak też do pielgrzymi to mówią, że to jest jedyna świątynia na całej trasie, w której kobiety mogą się przejrzeć, gdy wejdą do kościoła. Przeciągu pod którym jest lustro. Można skorzystać. Do zobaczenia za rok. Bye.
ojczyzna, bo ty jesteś królową nieba. Można ciebie namalować, można o tobie śpiewać, bo ty jesteś najpiękniejsza, bo ty jesteś królową nieba. Marzuwa mama wie, czego każde dziecko chce. Mama kocha, mama wie najlepiej, wie czego mi brakuje, czego potrzebuje. Mama kocha, mama wie najlepiej.
bardzo serdecznie powitać bajecznie. Chcę wam pogratulować odwagi, chcę wam pogratulować determinacji, że w tych czasach zdecydowaliście się na piękną, bardzo piękną, gdzie jesteście pięknym świadectwem wiary, wiary do swojej matki, wiary oddanej Panu Bogu. Życzę, żeby ten trud pielgrzymowania na Jasną Górę był dla was czymś głębokim, pięknym przeżyciem, zbawienia. I czujcie się tutaj Matki Bożej Pajęczańskiej, jak i siebie w domu. Niech będzie uchwała. Thank you.
To jest dzień, w którym dom odnalazłem. Własny kąt, adres mój zapisany.